Dzień dobry Państwu. Nazywam się Katarzyna Marciszewska i chciałam Państwa zaprosić, zachęcić do bardzo wielowątkowego spaceru dendrologiczno-historycznego po parku SGGW w Ursynowie. Jest on zabytkową częścią kampusu naszej uczelni, kampusu, który nosi imię Edwarda Hrabiego Raczyńskiego. Zwróćcie Państwo uwagę, my w tej chwili oglądamy tylną elewację pałacu. Ona jest ozdobiona czterema popiersiami. Takie same cztery popiersia znajdują się z przodu, na frontonie. I te postacie, które zdobią elewację, to są postacie związane z historią Polski, które mówią, jak dawno Polska powstała, a pałac powstawał w okresie rozbiorów. Trzeba było wielkiej odwagi także, żeby taki element wówczas umieścić. Dendrologiczną perełką parku SGGW w Ursynowie jest to drzewo rosnące za mną. Drzewo Ursyna Niemcewicza. Co łączy to drzewo z prezydentami Stanów Zjednoczonych? Jeśli chcecie się Państwo dowiedzieć, przyjdźcie koniecznie na spacer. A już bardzo niewiele osób zdaje sobie sprawę, że jest coś, co łączy to drzewo, też rarytas dendrologiczny naszego parku, z dinozaurami. Zapewne niektórzy z Państwa wiedzą, że nazwa dzielnicy Ursynów pochodzi od nazwy majątku, którą to nazwę nadał mu właśnie Julian Ursyn Niemcewicz. Ale nie była to jedyna nazwa, którą rozważał. Dlaczego tak się stało, że jednak został przy Ursynowie i co wspólnego ma z tym miś, to opowiem Państwu już na naszym spotkaniu. Czym zajmował się Julian Ursyn Niemcewicz, który niewątpliwie był najbardziej znanym właścicielem tego majątku? Trochę mówią o tym te moje rekwizyty. Wszyscy znamy go jako publicystę, historyka, ale tutaj pasjonował się o czymś innym. A czym? No, zapraszam Państwa na tę wielowątkową opowieść o wewnętrznym i zewnętrznym pięknie parku SGGW w Ursynowie w sobotę 28 września o godzinie 12. A za rekwizyty, dinozaury i misie bardzo dziękuję Zuzi i Kalince, za kapelusz i kostur mojemu koledze Arturowi.